Wanna move my feet. Wanna drink my wine. 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 Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i tym razem zapraszam was na Daily Vlog. Dawno takiego filmu nie było na moim kanale, więc czas najwyższy to zmienić. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj jest w sumie taka okazja, że mogłabym dla was nagrać ten Daily Vlog. A za moment ja i Max jedziemy do Flora Point w poszukiwaniu wielkanocnych inspiracji, dekoracji i nie tylko. I zanim jeszcze wyjdziemy z domu, tak sobie pomyślałam, że szybko pokażę wam, co mam dzisiaj na sobie. Kaszkiet, który już doskonale znacie ze sklepu Lemoniadę i przypięłam sobie do niego tutaj broszkę od marki Bajdziubeka. Mam na sobie chabrowy, ten kobaltowy golf, który ostatnio uwielbiam, z Candytem. Do tego zarzuciłam sobie chustę marki Guess. Ramoneska również jest ze sklepu Candytem. Torebka Pinko, jeansy Fard. No i wygodne buty, ale tak przy okazji muszę wam coś powiedzieć, jeśli już jesteśmy przy jeansach, to wiecie co, ostatnio zapewne już widzieliście film, w którym robiłam porządki w mojej szafie i w jednym z kartonów znalazłam właśnie te oto jeansy. Stwierdziłam, że przymierzę je sobie i zobaczę jak będą wyglądały, bo słuchajcie, te jeansy mają nie wiem ile, ale kupę lat i nosiłam je jak byłam... Nie, no więcej niż 10. Nosiłam je, słuchajcie, jak miałam 20 lat, więc na pewno dużo, dużo więcej, ale najlepszy numer, bo założyłam dzisiaj na siebie i mówię tak, kurczę, no mieszczę się, są całkiem dobre na mnie, nie powiem, więc można je wykorzystać i założyć. No i tak szykowałam się, chodziłam po domu, w pewnym momencie patrzy Max tak na mnie, Luka, i mówi tak, a co to za dżinsy? Ja mówię, no jak to co? Ja mówię, no pamiętasz jeansy Fard? Kupiliśmy je w Neapolu. I Massimo zaczął śmiać i mówi tak, no zobacz, tyle lat te jeansy, w ogóle ich nie nosiłaś. Zobacz, tak, jak nowe. I mówi, zobacz jaka byłaś chuda wtedy. Ja mówię, no zobacz jaka jestem teraz. Tarau, modelka. No dobra, kochani, to tak taki mały wstęp. Jedziemy do Flora Point i oczywiście zabieram was ze sobą. Zobaczmy, co tam ciekawego słychać. Muszę wam powiedzieć, że marzą mi się te donice na balkonie. Są po prostu przepiękne. Tutaj mamy też takie w zieleni, bardziej bym powiedziała w turkusie, coś w tym stylu. Ale te są po prostu obłędne. Ten kolor jest przepiękny.
Point, ale niestety, słuchajcie, nie udało nam się uchwycić wszystkiego i tych pięknych dekoracji, które są właśnie przygotowywane. Co prawda, co nieco tam mogliście zobaczyć, no ale właśnie niestety ten moment, dekoracja. Tak, teraz bo robią to wszystko od nowa, żeby pokazać na świecie. Mam dużo, dużo kwa i kurczak. Co my znamy? Galinę. Kwa. Ale żeśmy... Kurczaczki malutkie. No i tak, i kury, no zresztą widzieliście takie ruszające się, coś pięknego. Naprawdę, więc myślę, że jeszcze przed świętami może uda nam się przyjechać do Flora Point, żeby zobaczyć, jak już te dekoracje wszystkie są skończone. Tak naprawdę nie kupiliśmy nic oprócz jedzenia dla naszych kotełków. No i wracamy do domu. Co będziemy dzisiaj robić na obiad? Co będziesz ty robił dzisiaj na obiad? Robimy brokoli e pancetta. Brokoli e pancetta. Brokoli e bekon. Brokoli, jak się mówi, brokuły. Brokuły. Brokuły i bekon. Dlaczego brokuły? Brokoli. Tak, słuchajcie, Max będzie robił dzisiaj na obiad makaron z brokułami i z boczkiem. Wy co prawda już widzieliście ten przepis u mnie tutaj na kanale. Ale właśnie mi się wydaje, że jest już przepis na kanale. Nie wiem, czy uda mi się go znaleźć, to bym wtedy wam go podlinkowała. A jak nie, to i tak pokażemy wam, jak Max będzie to robił. No to co, jedziemy do domu. Piękną mamy dzisiaj, słuchajcie, pogodę. Idziemy. Piękną, słoneczną, jest ciepło. Całkiem ładny dzień. Ho, przyjechało no moje nowe zamówienie od Smek. Pipeta, co to? Co to, pipeta? Kartonik? Kartonik? Otwieramy? No dobra, otworzyłam. Proszę bardzo. Mój nowy czajnik. Nawet nie wiecie, jak jestem szczęśliwa. Nie wiem, może to starość, ale jak się kupuje nowe sprzęty do mieszkania, to się jest szczęśliwym. A przynajmniej ja tak mam, słuchajcie. Czyli w moim mieszkaniu, moje mieszkanie zapełnia się już pomalutku całą kolekcją Smek w odcieniu czarnym. Ale on ciężki. Massimo, podoba ci się? Będę. No, ładny, co? Piękny jest, słuchajcie. No po prostu przepiękny. Szef kuchni, gotujesz? Co tutaj mamy? Oliwę z oliwek. Cebula. Cebulkę. I teraz dodajesz rosołek. No dobra. Podsmażamy. No i co teraz? Wrzucasz surowego brokuła, tak? Tak. No i zobaczcie, Max jeszcze posypał, dodał odrobinę soli, pieprzu i podlał połową szklanki wody tego brokuła i on się teraz będzie nam tutaj dusił. Pachnie? Ubijamy. Tak jest. Odrobinę wody. Trochę woda, tak. Raz. Robimy boczetę. Dodajemy pancetę. Pancetta. Tak jest. Ciulo, un'altra po' d'acqua. Jeszcze trochę wody. I ile czasu teraz będziemy to gotować? Tak gotować, smażyć, podduszyć? 5-7 minut. No dobra, i przygotujcie sobie od razu wodę na makaron. Sos gotowy, tak. To teraz wrzucasz makaron i widzę, że dzisiaj mamy takie duże świderki, nie powiedziałabym świdry. Fusilli grandi si chiama. Fusilli grandi, grandi. No, no. I będziesz to wszystko razem teraz mieszać, tak? Tak. A nit, zobacz, ci ho messo też parmigiano. A, dodawałeś jeszcze parmezanu startego, tak? Tak. Ale do samego sosu? Tak. I później trochę na talerzu. A, i później na talerzu już. No dobrze. No i patrzcie, jak to pięknie wygląda. Proszę bardzo. Gotowe. A, dziękuję bardzo. Smacznego. Dziękuję. Słuchajcie, tego jeszcze nie było. Siedzę sobie przed komputerem, montuję filmy,
A tu wchodzi Max do domu i proszę, co mi przyniósł. Moja ulubiona cukiernia, bezamini, słodkości. Co prawda brakuje tutaj żubrówki. Jesteś zadowolony teraz? No a nie? Tak? Słuchaj, taką niespodziankę mi zrobiłeś, jeszcze śliwki w czekoladzie. Tutaj widzę jakieś z nadzieniem, jakieś praliny z nadzieniem cherry, wiśniowym. No proszę, słuchajcie, tak o mnie dba, żebym troszkę przytyła. Tak? Nabrała kilogramów. No, Zabieram się za moment za demakijaż i kąpiel, ale tak sobie pomyślałam, że zrobię wam taką szybką aktualizację, jeśli chodzi o moją szyję. Bo jak wiecie, jakiś czas temu poddałam się zabiegowi pierwszy raz z radiofrekwencji mikroigłowej i wykonałam go właśnie na moją szyję. I powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego zabiegu. Nie spodziewałam się, że będą takie efekty. Mniej więcej do półtora tygodnia odczuwałam jeszcze taką lekką suchość w okolicy szyi i po dotknięciu było czuć te dziurki takie, wiecie, po mikronakłuciach. Natomiast dzisiaj skóra jest gładziusieńka, jest w bardzo fajnym stanie i zauważyłam również, że delikatnie wygładziły się zmarszczki poprzeczne na szyi. Także coś myślę, że jednak jest w tym zabiegu i nie dziwię się wam, że pisałyście mi właśnie w komentarzach pod tym zabiegiem, pod tym filmem, że u was ten zabieg bardzo dobrze się sprawdza, że same korzystacie i go polecacie. Ja natomiast zapisałam się na wizytę do pani doktor na początku kwietnia. Pani doktor skontroluje moją szyję, zobaczy, jak ona wygląda i czy będzie potrzebny kolejny zabieg, albo też kiedy musimy wykonać następny zabieg, a przy okazji chciałabym, żeby pani doktor też obejrzała mój dekolt, bo też chciałabym tutaj zacząć troszeczkę działać w tym kierunku, ale to jest, słuchajcie, długa droga, no niestety długa droga. Natomiast nie mogłam nic do tej pory robić, ponieważ miałam na dekolcie zmianę. Zmianę, którą wycięłam w zeszłym tygodniu, właśnie u pani doktor wycięłam, którą usunęłam w zeszłym tygodniu u pani doktor zabiegiem elektrokoagulacji. I też na moim Instagramie mogliście widzieć mniej więcej, jak to wyglądało, opowiadałam wam o tym zabiegu, jakie są moje wrażenia i wiecie co, dzisiaj zrobił się taki maleńki, maleńki strupeczek w tym miejscu i najlepsze w tym wszystkim jest to, że obok tego znamienia jest pieprzyk i teraz po wycięciu, tam gdzie jest ten strupek jest mniejszy niż ten pieprzyk. To jest nieprawdopodobne, ale cieszę się, że to zrobiłam. No i co? W przyszłym tygodniu wybieram się z kolei do mojej doktor Pander, ponieważ chciałabym też odświeżyć trochę skórę na mojej twarzy po zimie i będę robiła relacje z tego zabiegu, więc spodziewajcie się, że będzie coś nowego na kanale, coś innego i pokażę wam też bardzo fajny zabieg, który można wykonać właśnie po zimie, żeby odświeżyć skórę twarzy. Dobra, słuchajcie, już jest późno, a ja zaczynam już gadać jakieś głupoty, zmywam buzię i wskakuję do wanny, a potem czeka się nas będzie dobra kolacja. A dziś na kolację zamówiliśmy sobie pierożki i do tego sushi. Nie mogło być inaczej. No dobrze, moi drodzy, my już po kolacji, a jak wygląda ostatnio mój idealny wieczór? W łóżku, w piżamie, w ciepłej bluzie. Poduszkę mam tutaj przygotowaną, na której układam sobie laptopa i dodatkowo mam jeszcze termoforek. Zobaczcie. Tak, to jest pipeta, która jak tylko zobaczysz, że kładę się do łóżka, to od razu do mnie przybiega, układa się na moich nogach i już mnie nie odpuszcza do momentu, kiedy nie skończę oglądać serial i idę spać. Ale przynajmniej troszkę mnie grzeje. A tak na poważnie, to muszę wam powiedzieć, że ostatnio wkręciłam się w serial What If i w międzyczasie oglądam sobie też nowe odcinki drugiego sezonu Snowpiercera, a z kolei w ten serial wkręcił mnie mój tata i miał rację, bo jest genialny. I tutaj mam pytanie do was. Polećcie mi proszę w komentarzach jakiś aktualny, fajny serial na Netflixie. Aktualny, czyli nie chodzi mi tutaj o te wszystkie Riverdale, Dark,
Dom z papieru, The Crown i cała reszta. Nie, chodzi mi o aktualne. I jeszcze dodatkowo będzie mi bardzo miło, jeśli polecicie mi jakieś dobre filmy lub też seriale dokumentalne. Bo takie też uwielbiam oglądać i powiem wam, że ostatnio też wkręciłam się w serial, który co prawda ma jeden sezon, ale tam chyba było 8 odcinków. Nie pamiętam teraz nazwy, natomiast był to serial dokumentalny, który był na temat podświadomości naszej i śmierci. I były w serialu wypowiedzi ludzi, którzy przeżyli śmierć. I co się z nimi działo, jak to wyglądało i tak dalej, i jak wygląda w tej chwili aktualnie ich życie, ale były też chyba 2 odcinki poświęcone medium i to wszystko dodatkowo było przeplatane wypowiedziami naukowców, różnych badaczy z uniwersytetów na całym świecie. Bardzo ciekawy serial. Jak znajdę nazwę tego serialu, to wam zostawię w opisie. Dlatego też moja ogromna prośba, polećcie coś fajnego na wieczór, będzie mi bardzo miło. I myślę, że tym akcentem zakończę dzisiejszy film. I też mam taką nadzieję, że miło spędziliście czas. Wiem, ostatnio na moim kanale prawie w ogóle nie ma daily vlogów. Myślę, że to już tak mniej więcej od roku, troszeczkę przed pandemią, zanim to wszystko się zaczęło, zaczęłam też ograniczać daily vlogi na moim kanale, a wiem, że jest tutaj masa ludzi, która lubi tego typu filmy i czasami piszecie mi gdzieś tam w komentarzach, że czekacie na te daily vlogi, aż wrócą, że tęsknicie za nimi, albo że tak naprawdę przychodzicie na mój kanał tylko i wyłącznie po to, żeby te daily vlogi oglądać. Ja wiem, moi drodzy, duża część mojego kanału to były właśnie daily vlogi, ale ja już wam tłumaczyłam, jakie były powody tego, że zaczęłam bardziej ograniczać prywatność, naszą prywatność, mniej wam pokazywać jej i co takiego się wydarzyło, że po prostu zrezygnowałam z tak częstego nagrywania daily vlogów. Ale słuchajcie, idzie wiosna, już prawie mamy wiosnę, a ja mam w głowie całą masę pomysłów, które chciałabym pomału realizować i wśród tych pomysłów są również daily vlogi. Także spodziewajcie się, że te filmiki pomalutku zaczną wracać tutaj na mój kanał i będą przeplatane między innymi filmami kosmetycznymi, ale też filmami takimi z cyklu fashion, moda i tak dalej. Bo widzę, że takie też wam się podobają. No dobrze, no to tak naprawdę to pozostało mi się tylko z wami pożegnać. Podziękować wam za to, że byliście kolejny raz z nami. Dzisiaj ze mną z Maxem i z kotami. A w sumie to z Pipetą, bo dzisiaj ona się pokazywała na moim kanale. No i widzimy się w kolejnym filmiku. A ja zabieram się za kolejny odcinek What If. Życzę wam dużo zdrówka. No i trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa!